Kiedy wszyscy oczywiście przeżywamy, na ile to jest w ogóle możliwe, to co stało się tam gdzieś na zachodzie, bardziej na południowym zachodzie Polski, kiedy na pewno widzieliście, może nie w telewizji, bo tam aż tak drastycznych obrazków prawdopodobnie nie ma, nie wiem, ale w internecie jest pełno rozmaitych takich obrazów, gdzie jest pokazane to straszliwe pobojowisko tam na tamtych terenach, to co myślicie wtedy? Jak to widzicie, to jakie jako adwentystom przychodzą wam myśli? Czasy końca. Kończy się świat. Pan Jezus powraca. Pan Jezus powraca, bo przyszła powódź w Polsce. Tak myślimy przeważnie, prawda, że jakaś straszna katastrofa się stała i to świadczy o tym, że Chrystus wraca. To jest prawda, że te wszystkie katastrofy nasilają się stosownie do tego, jak blisko jest do przyjścia Pana Jezusa. Tak? To jest prawda. Ale czy to faktycznie miałoby akurat świadczyć, że rzeczywiście to już jest, teraz już to jest ten znak, że jest bardzo blisko? Proszę? Jeden z wielu znaków. Myślę, że kiedy rozpoczynała się i trwała II wojna światowa i to całe bestialstwo trwało, to wszyscy adwentyści, może i nie tylko, myśleli sobie, że to jest koniec świata. Bo już większego bestialstwa nie może być. To jest koniec. Od tego czasu już minęło kilkadziesiąt lat. Przyszedł czas pokoju. My w Polsce przynajmniej żyliśmy tutaj naprawdę fantastycznie. Chociaż tam różnie ludzie narzekali, ale ja przeżyłem i czasy tak zwanej komuny i tej demokracji. Wszędzie dobrze. Jakoś nie czuję się jakoś strasznie pokrzywdzony ani poszkodowany. No i Pan Jezus nie powrócił. No i Pan Jezus nie powrócił pomimo tego strasznego bestialstwa. Dlaczego nie powrócił jeszcze Pan Jezus? Tyle wojen już było, tyle trzęsień ziemi, tak? Wulkany wybuchły. Tylu ludzi zginęło. Mało tego, już od jakiegoś czasu, od kilkudziesięciu co najmniej lat, no jest rozwój takiego bandytyzmu, tak to nazwę, tak? Ludzie się zabijają, strzelają do siebie, wchodzą do szkół, zabijają tam niewinne dzieci. No, robią straszne rzeczy ludzie, tak? To się nasiliło rzeczywiście. Tego już jest tak dużo. Dlaczego Pan Jezus jeszcze nie wraca? Co powstrzymuje Go przed powrotem? Czemu to nie skończy? Jeżeli On naprawdę jest taki dobry i tak opiekuje się, to czemu to trwa? Tak, to jaki jest tego powód? Jaki jest cel tej utraty tych wszystkich istnień ludzi? Że kolejny rok przychodzi i kolejny rok przychodzi. Jedni wiwatują, tak? Na Sylwestra, a drudzy się smucą, bo żyją w strasznym miejscu i są w jakiś sposób większy lub mniejszy prześladowani. Czy On naprawdę, Pan Bóg, robi wszystko, co w Jego mocy, żeby ratować, tak? Jaki On jest? On jest wszechmocny, prawda? On może zrobić wszystko. Czy On naprawdę robi wszystko? Czy On kocha wszystkich ludzi? Czy Pan Jezus naprawdę kocha wszystkich ludzi? Najgorszych wyrzutków społeczeństwa, takich okropnych bandytów, których ludzie w żaden sposób nie kochają. Czy On ich naprawdę kocha? Jaki On jest? Jak przeciwstawić tą ideę miłości Bożej agape mówieniem o miłości Bożej w dzisiejszym świecie chrześcijańskim? Albo może dzisiejszy świat chrześcijański, mówiąc o miłości Bożej, mówi dobrze. Może głosi to, co jest w Biblii napisane. Ja, jak wiecie, niektórzy pracuję w drukarni. Drukujemy tam te rozmaite rzeczy. Między innymi rozmaite książki, takie religijne. Nie z naszego kościoła tylko. I tam w tych książkach czasami patrzysz i widzisz, co pisze o Chrystusie na przykład, o Bogu.
Z jednej strony on jest opisywany jako ktoś, kto jest miłosierny i łaskawy. Za nas cierpiałeś rany i tak dalej. To znacie, kto był katolikiem, to wie, jak tam są te wszystkie słowa, które są tam wymieniane. I właśnie tak ogromnie jest przedstawiany jako miłosierny Zbawiciel. Ale z drugiej strony w tych samych książkach, parę stron dalej, jest pokazany jako surowy sędzia, który skazuje na wieczne potępienie tych, którzy go nie kochają. Prawda? To jest normalne w tych książkach. Nie tylko katolickich, ale w każdej prawie protestanckiej książce to jest. Jak przeciwstawić miłość Bożą, biblijną, temu wszystkiemu, co się teraz o Bogu mówi na świecie? Tak? Bo uważam, że ta zwłoka jest dlatego, że nie poznali ani Jezusa Chrystusa, ani Ojca, którego posłał. Bo Pan Jezus powiedział, że to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest właśnie życie wieczne. Jeżeli ktoś nie poznał Ojca Niebiańskiego i Pana Jezusa, no to nie ma życia wiecznego, prawda? To w ogóle nie rozumie, na czym to wszystko polega. Wiecie, kiedy przyszedł czas Nowego Testamentu, tak to nazywamy i tak to jest nazwane w tej po prostu książce, która nazywa się Biblia, to zmieniło się coś w tej całej nauce, która jest w tej książce zapisana? Czy coś się zmieniło? Jak myślicie? Wypełniło się, to prawda, to dzisiaj nawet w lekcji mówiliśmy o tym, ale czy coś zmieniło się, jak otworzysz Stary Testament i czytasz rozmaite księgi, tak? A potem otworzysz Nowy Testament, czy coś jest innego, czy coś się zmieniło? Jak myślicie? Nic się nie zmieniło? Wiecie, kiedy czytamy w Starym Testamencie, taki najprostszy przykład dam, oczywiście on jest bardzo wyświechtany, to tam było powiedziane, że jeżeli się przyłapie jakąś osobę na cudzołóstwie, to należy ją albo spalić, albo ukamionować. Prawda? I to było normalne i tak się działo. Mało tego, jak jakiś syn był krnąbrny, to rodzice mieli go przyprowadzić do bram miasta i go od razu zabić. A w Nowym Testamencie otworzymy Biblię i czytamy, że właśnie przyprowadzają do niego jakąś kobietę i on jej nie każe zabić. I on sam nawet nie rzuca kamienia. Czy coś się zmieniło? Czy coś jest innego? Nawet ludzie, wiecie, jak mówią, że Bóg Starego Testamentu to jest taki surowy Bóg, a w Nowym Testamencie Pan Jezus objawił takiego łaskawego, miłosiernego Boga. Czy to jest prawda? No, tak to wygląda przynajmniej, nie? Tak to wygląda, no bo faktycznie w tym Starym Testamencie jest bardzo dużo takich mocnych i zdecydowanych. Na przykład tam jakiś książę narodu izraelskiego się zbuntował. Odsuńcie się od niego. On, dzieci, wnuki, wszyscy zabici. Kto spowodował to rozwarcie się ziemi? A Bóg? Prawda? Coś nieprawdopodobnego. A w Nowym Testamencie Pan Jezus mówi tak, że gdyby ktoś nawet przeciwko mnie bluźnił, a wszyscy bluźnili tam, co pod krzyżem choćby byli, to będzie mu odpuszczony. To jest dziwne to jest, prawda? To jest niesamowicie dziwne. I wiecie, my, jako żyjący w XXI wieku, mielibyśmy mówić tak, jak nauczył nas Pan Jezus. Tak mielibyśmy głosić Ewangelię. Nie powinniśmy, jak to tu brat przed chwileczką zacytował, brać nowego materiału, jakiś fragmencik weźmiemy tylko tego nowego materiału i teraz wszczepimy go w starą szmatę, w stare ubranie, no i wtedy się wszystko rozerwie. I wtedy poznanie Boga jest niemożliwe. Nie może to się stać w ogóle. Dlatego my jesteśmy powołani do tego, żeby tak objawiać Boga, jak Chrystus, Pan Jezus go objawił, będąc na ziemi. Jaki on naprawdę jest i w Starym, i w Nowym Testamencie. Tak. My
Możemy sobie tylko wyobrazić to, co też było w naszej lekcji, że teolodzy, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, oni mieli jakąś część tego Starego Testamentu, bo mieli też swoje przepisy, i oni tak przedstawiali Boga, że On był nie do przyjęcia dla ludzi. Ludzie nie mogli Go w ogóle przyjąć. To był ktoś tak surowy, Jego należało i można było się tylko bać. I to nie jest prawdziwe przedstawienie Boga. A Pan Jezus powiedział, że On nie zwleka ze swoim przyjściem. I nie dlatego nie przychodzi, bo jeszcze mało zła jest na tym świecie, może jeszcze ze cztery powodzie. Ale dlatego, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ma cierpliwość względem nas. Jak możemy uratować ludzi, żeby nie zginęli? Na świecie jest tak dużo zła i grzechów, że nie możemy sobie tego nawet wyobrazić. Czasami na pewno oglądamy gdzieś, widzimy jakieś sprawozdania, ale jak popatrzycie jak na przykład na amerykańskie miasta, jak to jest powiedziane, że śródmieścia tych wielkich miast, co kiedyś były takim synonimem dobra, wspaniałego życia, stały się po prostu miejscem okropnego zła. Tam podobno podjeżdżają furgonetkami w biały dzień i normalnie sprzedają narkotyki ludziom, którzy stoją w kolejce 20 metrów. I nikt nie reaguje. A potem pewno widzieliście, co się dzieje, tak? Więc jak my mamy iść z Ewangelią do całego świata? Mamy jakieś lekarstwo na to, żeby ten handlarz przestał handlować? Już pomijam, czy mamy lekarstwo dla tego, który to wziął. Ale pomyślmy, czy mamy lekarstwo dla tego bossa, które miliardy dolarów na tym zarabia. Mamy jakieś lekarstwo? Możemy go zamknąć do więzienia na przykład, nie? Oczywiście to jest niemożliwe, bo oni są zbyt bogaci, ale gdyby tak się stało, tylko to nic nie zmieni. Jak to ktoś napisał, nawet czytałem w zeszłym tygodniu, czy w tym mijającym tygodniu, że był ktoś w więzieniu zamknięty za wypadek drogowy i napisał, resocjalizacja nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak resocjalizacja. Że oto człowiek naprawi drugiego człowieka. Mamy coś do dania tym ludziom? Czy też nam się może wydawać, że oni są tak strasznie źli, że szkoda im cokolwiek mówić, bo ci ludzie i tak nie zareagują właściwie. Po co my się będziemy męczyć, tam chodzić, mówić im, jak oni tak samo, tak okropnie źli, że oni nie zareagują. Ty mu coś powiesz, a on depce to, on się wyśmiewa z tego. On robi co najgorszego tylko, prawda? Ellen White napisała takie słowa. Miałam sen, że pewna osoba przyniosła mi białą tkaninę i kazał z niej szyć szaty dla osób o różnych wymiarach sylwetki, cechach charakteru, dla ludzi znajdujących się w różnych okolicznościach życia. Powiedziano mi, że mam je skroić i rozwiesić wszystkie tak, by były gotowe na każde żądanie. Miałam wrażenie, że wielu tych, dla których miałam przygotować szaty, nie było tego godnych. Zapytałam, czy to jest ostatni kawałek materiału, z którego mam kroić odzież, ale w odpowiedzi usłyszałam, że nie. Gdy tylko skończyłam, przynoszono mi następne. Odczułam zniechęcenie z uwagi na ogromną pracę, na ogrom pracy leżącej przede mną i powiedziałam, że już od ponad 20 lat zajmuję się krojeniem ubrań dla innych, a moja praca nie jest doceniana i nie widzę, aby przynosiła jakieś szczególne korzyści. Rozmawiałam z tą osobą, która przyniosła mi materiał na temat pewnej niewiasty, dla której miałam skroić szatę. Powiedziałam, że ona nie będzie szanowała tej szaty, a więc prawdopodobnie prawdopodobnie jest to tylko strata czasu i materiału. Ona tu opisuje tę osobę. A wtedy jej powiedziano, krój szatę, to jest twoja powinność. Jej strata to nie twoja sprawa, lecz moja. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli przychodzi zniechęcenie w naszej pracy, ewentualnie w postrzeganiu tego świata, że my coś robimy, my coś mówimy, a ludzie po prostu tego nie szanują. Ludzie to tepcą,
Nie chcą tego, tak? My nadrukujemy tych ulotek wszystkich, rozmaitych broszurek, książek, a oni to od razu wyrzucą. Kiedyś opowiadał znajomy, że zrobiono akcję Wielki Bój, to nie było w Polsce, i rozdano po prostu tak do rąk i gdzieś tam może do skrzynek masa książek. To było kilka tysięcy, wielka akcja. Prawie wszystko było w koszach. Prawie wszystko było w koszach. Może się, rzeczywiście, można się zniechęcić, że to jest coś nie tak z tą naszą pracą. Może zajmijmy się tylko swoim własnym zbawieniem, tak? Żebyśmy tylko sami my byli zbawieni, to jest najważniejsze, a reszta trudno. Skoro depcą, to depcą. Wiecie, napisała Ellen White dalej takie słowa w innym miejscu. Widziałam promienie światła bijące od miast i wsi, od wysoko i nisko położonych miejscowości na ziemi. Dzięki posłuszeństwu okazanemu Słowu Bożemu powstały pomniki Boże w każdym mieście i w każdej wsi. Prawda Jego była głoszona po całym świecie. Zwróćcie uwagę, że zobaczyła, że wszędzie coś błyszczy. Jak myślicie, co to jest ten blask? Ewangelia. To znaczy te litery, te słowa, co tu są zapisane. Jak myślicie, to jest ten blask? Co błyszczy? Co jest tym blaskiem, który był widziany od każdej wsi i miasteczka? Duch Święty. O. Wszystko niezależne od nas. Nasze życie. Kto to powiedział? Piątka. Nie żartuję. Właśnie. To życie naśladowców Chrystusa błyszczało na całą okolicę. I teraz, jak Pan Jezus był na ziemi, to też może, mogliśmy trochę tak wspomnieć w naszej lekcji, to ci wielcy mężowie, wielcy uczeni w piśmie, oni byli bardzo skrupulatni, jak wiecie, bo nawet w lekcji mówiliśmy, że nie weszli na zamek do Piłata, bo chcieli w święto świętować, a tak by się skalali i nie mogliby świętować, a to byłoby straszne, nie? Czy to jest ten blask? Czy tak ma być ten blask wyglądać, tak? Że ktoś jest tak święty, że się już nieczystego... Byliście ktoś w Jerozolimie? Widzieliście, jak ci ortodoksyjni Żydzi przemykają się obok ściany, jak idą pod ścianę płaczu. Wiecie, dlaczego tak idą? Wiecie, dlaczego to brat był, to wie? Jakby przypadkiem się dotknął jakiejś kobiety w czasie jej nieczystości, nie mógłby już tam być. Prawda? Więc on woli, a nigdy nie wie, bo przecież to nie zna tych ludzi, więc on musi iść tak daleko od wszystkich ludzi, żeby się tylko kogoś nie dotknąć, aby się zanieczyścił. I co wtedy? Prawda? Czy to jest ten blask? Czy tak to ma wyglądać? Czy tak błyszczał Pan Jezus, kiedy się pojawił na tym świecie? A On przychodził i dotykał się trędowatych. Nie wolno było. Umarłych nie wolno było. Z grzesznikami siadał, z pijakami, z rozmaitymi ludźmi. Coś nieprawdopodobnego, tak? No ale oczywiście nie do wszystkich był to ten blask. Tylko niektórzy uważali to za coś absolutnie złego. W każdym razie, w liście do Galacjan mamy napisane takie słowa, znane wszystkim dokładnie. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Jaką Ewangelię głosił Paweł? Co było treścią jego Ewangelii? Powiedzcie. Co było jego... No każdy co zna, ja wiem, no nikt nie chce się wychylić. No, po prostu treścią Ewangelii apostoła Pawła było Chrystus ukrzyżowany. Prawda? To była treść jego Ewangelii. On wszędzie dookoła mówił, że on nic innego nie chce głosić, tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Co to znaczy Chrystus ukrzyżowany?
No to znaczy Zbawiciel każdego jednego człowieka. A przed jaką Ewangelią ostrzegał Galacjan? No fałszywą, ale co ona zawierała? Co w niej było takiego złego? Oni, ci przeciwnicy prawdziwej Ewangelii, właśnie łączyli ten nowy materiał ze starą szatą, tak? Oni chcieli trochę o Chrystusie mówić, ale jednocześnie mówili, jeżeli nie będziecie wy to i to robić, to nie możecie być zbawieni, bo Bóg was nie przyjmie. Nie możecie być przez Boga przyjęci. I apostoł Paweł już mówił, że nie może tak być. I przestrzegał każdego aż do dzisiejszego czasu, żeby nie głosić innej Ewangelii niż tą, którą wcześniej głosił. A ta właśnie Ewangelia Pawła to była Ewangelia wolności, radości, pokoju. I wszędzie mówił ludziom o Zbawicielu, który wyrywa, który wybacza, który jest łaskawy, miłosierny i dobry. I chętnie chodził do wszystkich ludzi, jacy tylko byli na świecie, żeby im głosić Ewangelię. I wszędzie pośród nich działał. I to był prawdziwy chrześcijanin. Wiecie, nie wiem, czy znacie, przepraszam, na pewno znacie. Był taki człowiek, nazywał się Gandhi, jeden z przywódców Indii. Pamiętacie, prawda? Wiecie, co on powiedział o chrześcijaństwie i o chrześcijanach? Też znane słowa są, ale przypomnę wam. On powiedział tak. Lubię waszego Chrystusa. Nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są tacy niepodobni do waszego Chrystusa. Materializm, bogactwo krajów chrześcijańskich jest tak przeciwstawny do słów Jezusa Chrystusa, który mówi, że nie można jednocześnie wyznawać mamony i Boga. On lubił Pana Jezusa. A dlaczego nie został chrześcijaninem? Bo nie został. Z czyjego powodu nie został chrześcijaninem? Jak myślicie? Czy nie jest czasami tak, że ktoś może lubić nawet Pana Jezusa, ale z mojego powodu nie stanie się chrześcijaninem? Bo ja nie żyję podobnie do Chrystusa, a mówię, że jestem Jego wyznawcą. Jaki obraz Boga tworzycie we własnym sercu? Tak dla samych siebie. Nie chodzi o to, jak nauczyliście się o Jezusie. Nie chodzi o to, co wiecie o Jezusie, gdzie tam nie był i co nie stało się. Ale chodzi o to, jaki wy osobiście macie obraz Pana Jezusa w swoim sercu. Jak słyszycie słowo Bóg, to co jest pierwsze w waszych myślach? Wymagający? Taki prawy? Czy łaskawy i dobry? Sprawiedliwy i miłujący? Właśnie. Jaki obraz Chrystusa mamy w swoim własnym sercu, nie jak tam nauczyliśmy się o Nim, że On to czy to zrobił, ale jak myślimy o Jezusie czy o Bogu, tak będziemy Go przekazywać ludziom. Każdemu jednemu człowiekowi tak Go będziemy przekazywać. Jeżeli boimy się Chrystusa, Boga, jeżeli uważamy, że jeżeli zrobimy coś nie tak, to On się na nas gniewa i musi minąć jakiś czas i tak dalej, jak to nieraz jest. To jest też opisywane. To takiego będziemy przedstawiali ludziom. Jeżeli na przykład spotykamy się z tymi wszystkimi biednymi ludźmi w śródmieściu amerykańskich miast, w cudzysłowie to mówię, bo to jest wszędzie, to co im powiemy? Jak im przedstawimy Boga? Jak do nich podejdziemy? Wiecie, kiedyś opowiadał taki jeden adwentysta, że nie wiem, czy on jechał albo to słyszał tą historię, że w pewnym pociągu jechał człowiek, który był jakiś taki oszalały. Był oczywiście pijany i biegał po całym wagonie i nie jednym zresztą i no, po prostu popychał tych ludzi. Był straszny.
I wszyscy się bali i zamykali się w tych przedziałach, żeby przypadkiem się z nim nie spotkać, nie zetknąć na korytarzu czy coś. Ale jeden człowiek wstał i wyszedł z tego przedziału. I kiedy on tak biegł z tą pianą na ustach w cudzysłowie, to on go tak złapał i mówi: człowieku, kto cię skrzywdził? Co ci się stało, że taki jesteś? Wiecie, że ten człowiek się całkiem uspokoił? Rozmawiali, opowiadał mu o swoich nieszczęściach. Czy nie tak samo było, kiedy Pan Jezus przypłynął do Gerazy? I tam byli ci przykuci łańcuchami. I wszyscy się ich bali. I uciekali od nich. A Pan Jezus szedł prosto do nich. I mówi: co ci się stało? Kto cię skrzywdził? To znaczy, Pan Jezus wiedział, kto ich skrzywdził. On wiedział, że diabeł, prawda? Więc jaki obraz Boga mamy w naszym sercu, tak po prostu będziemy mówić. Gandhi nie bardzo chciał być chrześcijaninem z powodu tego, że ludzie, którzy mówili, że są chrześcijanami, przedstawili mu obraz Boga po prostu nie do przyjęcia. Nawet dla Hindusa. Nawet dla Hindusa. I przeczytałem też takie słowa, które napisała Ellen White. Kształtowanie ludzi, dzieci, młodzieży, nie powinno być na zasadach, jak ja sobie wyobrażam Boga, ale jak Jezus go przedstawił. My nie powinniśmy kształtować charakterów drugiego człowieka i w ogóle głosić ludziom czegokolwiek na zasadzie, jak mi się wydaje, że on jest, ale tak, jak Chrystus go przedstawił, taki on, jaki on naprawdę jest. I dlatego pozornie by się mogło wydawać, że ten Stary Testament się różni od Nowego Testamentu. Bo tam Bóg to jest tylko i wyłącznie miłość. Czy możecie znaleźć tam jakieś miejsce, gdzie Pan Jezus jest szorstki? Albo odmawia komuś łaski? Komukolwiek by to nie było, nawet tym rzymskim żołnierzom. Tam nie ma takiego miejsca. Czy Pan Bóg będzie sądził sprawiedliwie? Będzie. To prawda. Ale to Pan Bóg będzie sądził, a nie ja. Czy ja mam sądzić kogoś, że jest taki albo taki i taki jest jego los? Bo widzę, że robi złe rzeczy? Apostoł Paweł właśnie przez wiele lat, w ogóle od urodzenia, ale potem, powiedzmy, ten ostatni okres przed nawróceniem, był człowiekiem okropnym. Naprawdę był tak okropnym człowiekiem, który był, no, on z lubością skazywał ludzi na śmierć. Gdyby go ocenić po ludzku, nigdy byśmy mu nie dali szans. Ale Chrystus w odpowiednim momencie sam osobiście zareagował i zrobił z niego największego ewangelistę wszechczasów. Nigdy nie było większego niż apostoł Paweł. Ale ludzie, nawet kiedy apostoł się nawrócił i mieli do niego pójść, tak, żeby tam przejrzał, albo później jeszcze, to bali się, że to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. On na pewno coś kombinuje. Na pewno nas znowu wyzdradzi. Nie wierzymy w to, że on się mógł tak zmienić. To jest nieprawdopodobna rzecz. Jak trudno jest nam czasami uwierzyć, że Bóg wykonuje swoje dzieło jak chce. On nie zważa na nasze widzimisię, co my sobie tam o kimś myślimy. On robi, co chce. I my powinniśmy go słuchać. I jak powinniśmy mówić ludziom? Jak powinniśmy mówić o Panu Jezusie? Co głosić? Co powiedzieć, żeby już ktoś podobny do Gandhiego nie mógł powiedzieć, że on co prawda lubi chrześcijaństwo i Pana Jezusa, ale chrześcijanie nie bardzo do tego pasują. Ellen White napisała takie słowa. Poprzez swoje życie i swoją śmierć Chrystus osiągnął coś więcej niż tylko odkupienie z upadku spowodowanego grzechem. Celem szatana było doprowadzenie do wiecznego rozdziału między Bogiem a człowiekiem, lecz w Chrystusie zostajemy ściśle zjednoczeni z Bogiem, niż gdybyśmy nigdy nie upadli.
Przyjmując naszą naturę, Zbawiciel związał się z ludzkością więzią, której nigdy nie można zerwać. Na wieki wieków jest z nami złączony. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Dał Go nie tylko po to, aby nosił nasze grzechy i umarł jako nasza ofiara. Dał Go upadłej ludzkości. Po prostu upadłej ludzkości Go dał. Na zawsze. Aby zapewnić nas o swojej niezmiennej radzie pokoju, Bóg dał swojego jednorodzonego Syna, aby stał się członkiem rodziny ludzkiej, na zawsze zachowując ludzką naturę. To jest obietnica, że Bóg wypełni swoje słowo, albowiem dzieciem narodziło się nam, Syn jest nam dany i tak dalej, i tak dalej. To jest przesłanie, które powinno się głosić ludziom. Oto Chrystus jest nam dany. Po prostu dał Go nam Pan Bóg. On jest odkupieniem, On jest wszystkim dla nas, prawda? Albo kiedy spotykamy jakichś grzesznych ludzi, tak jakbyśmy nie byli, przynajmniej ja, to powinniśmy mówić tak, pisze Ellen White. Niech skruszony grzesznik skieruje swój wzrok na Baranka Bożego, który gładzi grzech świata i przez patrzenie zostaje przemieniony. Jego strach zmienia się w radość, wątpliwości w nadzieję. Wyobrażacie sobie, jaki strach mają ludzie, którzy są uwikłani w te wszystkie straszne rzeczy, które dzieją się na świecie. To jest ogromny strach. Ale my mielibyśmy kierować ich wzrok na Chrystusa. Każdego jednego człowieka. W sercu pojawia się wdzięczność, kamienne serce zostaje złamane, fala miłości zalewa duszę. Chrystus staje się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I tak dalej, i tak dalej. A potem pisze, co powinniśmy też głosić. Widziałam czułą miłość, jaką Bóg ma dla swojego ludu i jest ona bardzo wielka. Zobaczyłam aniołów nad świętymi, rozpościerających nad nimi swoje skrzydła. Ale to nad świętymi. A co z tymi biednymi tam? Jak oni święci nie są? Każdy święty miał swojego towarzyszącego mu anioła. I tak dalej, i tak dalej. Gdy święci płakali z powodu zniechęcenia lub byli w niebezpieczeństwie, aniołowi, którzy ich stale strzegli, szybko wznosi się w górę, aby zanieść wieści i tak dalej, i tak dalej. No, nie mamy aż tyle czasu, żeby to wszystko czytać. W każdym razie mamy głosić ludziom dobrą nowinę. Powinniśmy brać tylko nowy materiał i całe ubranie z niego szyć. Stare szaty, w których być może chodziliśmy. Ja, wiecie, urodziłem się katolikiem i zawsze mam gdzieś z tyłu głowy Boga takiego surowego, tak? I zawsze mam te słowa, że kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliw, kto się do matki uciecze, prawda? To zawsze z tyłu głowy jest. To jest trudno zwalczyć, tak? Bo to przez całe dzieciństwo i młodość było wpajane do głowy, że Bóg właśnie taki jest. Ale On taki nie jest. Bóg jest łaskawy, miłosierny. On dał nam swojego Syna, aby był po prostu z nami, z każdym jednym człowiekiem. Ty Gibson, znacie go, bo był tutaj niedawno w Polsce też, napisał takie słowa. Kilka książek już napisał, na pewno mieliście, ale napisał takie słowa ostatnio. Najistotniejszą i najpilniejszą sprawą we wszechświecie jest sposób, w jaki ludzkie umysły postrzegają charakter Boga. Jest to możliwe? A nie chodzi o jakieś nauki, o 1260 czy 2300? Czy najpilniejszą rzeczą we wszechświecie jest to, w jaki sposób umysł postrzega charakter Boga? Poznanie Boga jako moralnie pięknego generuje określony zestaw wskaźników. A teraz wyobraź sobie Boga jako moralnie brzydkiego. To generuje diametralnie odwrotny zestaw wyników. Jeżeli Bóg jest surowy, jeżeli Bóg jest taki, który karze, tak? Nie ma właściwie za bardzo litości, to jak będziemy się do Niego jakby ustosunkowywać? Jak? Będziemy chętnie do Niego szli? Jeżeli rodzice są surowi na przykład, jeżeli ojciec jest taki surowy, to czy dzieci tak chętnie przybiegają do Niego na kolana i siadają? Czy nie jest tak, że się jednak go obawiają, bo może coś złego zrobią i znowu będzie kłopot?
Jeżeli w naszym sercu, dla samych siebie, Bóg jest moralnie brzydki, to to jest straszne, gdybyśmy to przekazywali dalej. To jest najgorsza rzecz. Kościół wzywany jest do opisania świata, opasania świata promienną chwałą dobrego charakteru Boga poprzez wyznawanie i ukorzenie racjonalnie atrakcyjne kazania i atrakcyjne emocjonalne działania. Mamy naprawdę dobrą wiadomość dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na tej planecie. Bóg jest miłością w najpiękniejszym sensie, jaki można sobie wyobrazić, i kocha ciebie tak, ciebie, kimkolwiek jesteś. Jaki byś nie był, On cię po prostu kocha. Owszem, nienawidzi grzechu, ale o tym nie mówimy teraz, ale kocha człowieka. Chce ten Bóg nasz wspaniały, biblijny, chce, abyś poznał Jego miłość do ciebie, nie tylko jako teoretyczną ideę, ale jako potężną, transformującą prawdę. Właśnie wtedy, kiedy ten człowiek biegał po tym pociągu, ktoś okazał mu, no można powiedzieć, miłość. To zmieniło jego zachowanie. Prawda? I teraz, kiedy ludzie zobaczą miłującego Zbawiciela, to ich przekształca. A nic innego tego nie zrobi. Żadna groźba. Więc jako transformującą prawdę, która uleczy wszystkie twoje krzywdy, przywróci niewinność twojej duszy i odtworzy w tobie zdolność do kochania innych, tak jak On kocha ciebie. Jako wyznawcy Jezusa mamy coś niesamowitego do przekazania światu słowem i uczynkiem, co za niezwykła odpowiedzialność i niesamowity przywilej. Taki jest Pan Bóg i taki ma być przedstawiony światu. I tylko to zmieni ludzi w tym świecie. Żadna groźba. Bo popatrzcie się. W Izajaszu mamy napisane tak. Czytam to z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. My jesteśmy przyzwyczajeni do innych słów, ale to jest to samo. I tu jest napisane tak w Izajaszu. Po co was jeszcze bić, skoro mnożycie przestępstwa? Bijmy jeszcze więcej i jeszcze będzie więcej przestępstw. A to sam Bóg mówi, po co was jeszcze bić, skoro i tak ciągle mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce omdlałe. Od stopy aż do głowy nie ma w nim nic zdrowego. Same rany i sińce i gnijące rany. Nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone. Ciągle bić, że Bóg to, że za chwilę to się stanie, a za chwilę jeszcze tamto, a to jeszcze, a jeszcze coś. I ciągle bić i bić. I ciągle twarde poselstwo. To się nam podoba. Szczególnie jak jest skierowane do kogoś drugiego, nie do mnie. Po co was jeszcze bić, mówi Pan Bóg, skoro to nic nie daje? Dlatego Pan Jezus przyszedł i tak objawił Ojca, jak możecie czytać w Ewangelii. I teraz słuchajcie, co pisze Ellen White na ten temat, tego bicia. Jest lekarstwo dla duszy chorej od grzechów. Tym lekarstwem jest Jezus. Cenny Zbawiciel, Jego łaska wystarcza dla najsłabszych, a także dla najsilniejszych, a także najsilniejsi muszą ją posiadać. I ujrzałam, jak tę łaskę można otrzymać. Jak można otrzymać tę łaskę? Idź do komórki swojej i tam w samotności błagaj Boga, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Po co jeszcze bić, skoro to nic nie zmieni nigdy? I będą kolejne powodzie. Będą wojny. Nie myślcie sobie, że nie. Bo jest napisane w księdze, choćby w księdze Daniela, że aż do końca była wojna. Będą straszne rzeczy się działy. Ale to nic nie zmieni. Pan Jezus nie wróci. Dopóki w sercach Jego ludu Jego obraz nie stanie się prawidłowy i nie powstanie ten blask z miast, z wiosek. Blask objawionego charakteru naszego Boga. Nigdy się nic nie zmieni. W przeciwnym razie. Moi drodzy, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił,
do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów, mówi apostoł Paweł. To jest przesłanie Pawła, które on głosił. To Bóg sam osobiście to zrobił 2000 lat temu w Chrystusie. To Chrystus stał się jednym z nas, żeby zapłacić za wszystko i dać nam moc i siłę, żeby tak postępować. Bóg nie chce śmierci kogokolwiek, a szczególnie niesprawiedliwego. Dlatego daje nam jeszcze łaskę. I ta łaska będzie trwała, aż w końcu lud Boży dla samych siebie, tu w środku, będzie miał taki obraz Jezusa, jaki on naprawdę jest przedstawiony w Biblii. Łaskawy i dobry. A jak to się stanie? To wtedy ziemia rozświetli się blaskiem, jakiego jeszcze nigdy nie widziała. I wtedy nadejdzie koniec. Amen.